Nauczycielko! 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 Ta ściana zawsze tu była? Czego chciałaś, pchla farmo? Chyba znalazłam chrząszcza! Jeśli w swojej głowie, to wepchnij go z powrotem. Naprawdę? A wcześniej była większa. No na początku była, a potem... To długa historia. Jak to teraz odkręcić, co? A? Epcik! Powracam! A może jakieś dobre wieści? A gdzie moja magiczna różdżka? Hałas! Wszystko dobrze? Czyli to chyba znowu nie był wilk? No pięknie, klaun jeden. Druga jedynka. Uff. Same jedynki. Nie poddam się bez walki! Przepraszam? Nie jesteś śmiercią? Dziękuję za komplement, ale nie. Jestem mamą Wednesday. Wie może pani, gdzie ona jest? Wiem. Niestety. Tutaj. Jak pięknie! Już przechodzicie przez klątwy. Aha, tak jakby. Można jej jakoś przywrócić normalność? Oczywiście! Taki, taki, buki, szmaki... Tfu, 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 tfu. Moja kochana córeczka! Umieśćcie mnie z powrotem w ciele Robala. O nie! Za trenowanie chrząszczy mi nie płacą! Wednesday! Chodź szybko! Tam coś jest! A to co? Napaść? Głupiutki, no kto tak robi? To musi być twój pierwszy raz. Nie martw się, pokażę ci, jak to się robi. Najpierw musisz ogłuszyć ofiarę. Jeśli nie zadziałało za pierwszym razem, to musisz spróbować drugi raz. Przejdźmy do tortur, moje ulubione. Powolne piłowanie, żeby było więcej krwi. Mówią, że w okolicy jest jakiś wariat. Miło mieć kolegę w pobliżu. Hmm.
amator. Ale uparty. Jest taki niezdarny. Jak mu przegapić grabie? Te ściany rosną gdzie chcą. Widzę, że masz za dużo wolnego czasu. A ja mam nieumytą klasę. I samochód w sumie też. A w domu trzeba wyprasować pranie. Plus za wysiłek, minus za wykonanie. Mówię ci, tam było ze 20 chłopa, a ja ich sam wszystkich rozwaliłem. 20 to nic. Na mnie raz napadło 50. Sami bokserzy i karatecy. Ale nie wiedzieli, z kim zadzierają. A z kim? No ze mną. No i jak to się skończyło? Wypełnionym szpitalem tymi nieudacznikami. Czy ty mi aby tutaj nie wciskasz kitu? Jak na moje oko, to ty mi tu wciskasz kit. Może jeszcze powiesz, że Halka byś pokonał? Jak wejdzie na mój teren, to ma przychlepane. Więc lepiej mi ja nie boję się nikogo. Jestem najbardziej nieustraszony na osiedlu. A ty to tam cicho i... Cześć, chłopcy! Co robicie? A co, nie widać? Chronimy tą kanapę przed tym potworem. Oj, żuczek! Dam ci trochę magii! Magia! Oj! Wow, moja magiczna różdżka zrobiła z żuka... kozeł! Jestem demonem! A ja wróżką! Mam skrzydełka i... I zaraz nie będziesz miała głowy! Dlaczego? Przecież trzyma się mocno! Nawet nie odpada! Ja jej pomogę! Pora spadać! Racja! Co za zabawna gra! Jak się nazywa? Pacnij irytującą muchę! Znowu nie wilk! Prawda? No i mówię do niego. I co teraz, koleżko? A tobie co? Co? Dostałeś wegetariańskiego kebaba? Rozumiem. Wszyscy ci dokuczają i nikt cię nie szanuje, co? Możemy cię nauczyć, jak być prawilnym chłopaczkiem. Na sam twój widok wszyscy będą uciekać. Twoje splunięcie powinno być jak pocisk. Szybkie i precyzyjne. Czaisz? Patrz na to.
Co to było? Patrz, jak to się robi. Wynajdę stąd. Strajk! Dawaj, stary, teraz twoja kolej. Spróbuj, no. Wyprostuj się, no. Potrzeba więcej praktyki. I mniej śliny. Ze wszystkimi leć na byka. Pokaż im, kto tu rządzi. Co jest szeroki? A ty co? Bohater? Rozumiesz, uczniu? Jest lepiej. Lepiej niż drewniany kołek. Dobra, twoją ostatnią lekcją jest okrzyk bojowy. Jestem z ciebie dumny! Teraz leć i wszystkim im pokaż! Normalnie! Normalnie! No, dawaj, dawaj! Tylko nie jemu! Jak on to w ogóle robi? Nie wiem. A ty co? Kot? Więc skąd weźmiesz dodatkowe życia? Nie pomoże ci publiczność ani telefon do przyjaciela. Klerycy w te miejsca się już nie zapuszczają. Nie, nie przeze mnie. Przez nią. No przynajmniej masz wybór. Chociaż nie. Tak czy siak, masz przechlapane.